Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ktoś pisał w komentarzu, prosił, żeby pokazać, jak ta Melita spienia mleko. To znaczy, żeby na sam koniec wziąć łyżeczkę i po prostu pokazać gęstość tej piany. No to sprawdźmy. Okej. No to mamy coś takiego. No, moim skromnym zdaniem, jak na ekspres za niecałe 2000 zł, ta pianka wygląda bardzo dobrze. Jura pewnie zrobi to lepiej, no ale podobno to musi być jura za minimum 5000 zł. Natomiast tu mamy ekspres za 1800 zł. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, co uważacie. Mnie ten ekspres się bardzo podoba i bardzo sobie chwalę. Dzięki. Trzymajcie się.